Witam, jestem wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radości, tutaj gdzie teraz jesteśmy. Jestem wychowawcą, socjoterapeutą i nauczycielem plastyki. W naszym ośrodku jest 48 dzieci, chłopców więcej, mniej dziewcząt zawsze. Nasze dzieci, wszystkie są to dzieci, które trafiają do nas z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Czyli, tak najprościej mówiąc, są to dzieci, które zostały wyrzucone z normalnego trybu szkolnego. Poza tym, że mają trudności w szkole, to są dzieciakami wspaniałymi, z ogromnymi pokładami pozytywnych emocji, dobrego nastawienia. Są dziećmi, które potrzebują od nas wsparcia, ale też i potrzebują sobie nawzajem dawać dużo wsparcia. I tu mogą pokazać się od tych najlepszych stron, mogą się wyróżnić, pokazać to, co jest w nich piękne, dobre, wartościowe. A, Dominik, no właśnie! Jak mały był. Wiktor, masz rację, super. To pomyśl nam pomóc. Dobra, nie musisz teraz, ale potem. Nazywam się Małgorzata Minchberg, jestem artystką wizualną, której bardzo, bardzo leży na sercu edukacja kulturalna. Podejmuję się różnych projektów animacyjno-artystycznych, edukacyjnych. Pierwszy moment to przede wszystkim było oswajanie siebie i poszukiwanie zasobów wszystkich nas wzajemnie. Poznawaliśmy siebie, otoczenie, swoje uzdolnienia, talenty. Na tym budowaliśmy potem kolejne spotkania. Robiliśmy takie abstrakcyjne działania właśnie z liniami. Pamiętacie, czym jest abstrakcja i skąd ona się wzięła? Okay. A to zaraz właśnie i słuchajcie. Potem przeszliśmy do języka sztuki, czyli jakim językiem mówi artysta i że sztuka to nie tylko rysunek, malarstwo, którym dzieci świetnie oczywiście operują na co dzień. Byliśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w Muzeum nad Wisłą, gdzie poznawali sztukę kinetyczną i optical art. Ile jest, proszę Pani, tej techniki? 20 tysięcy. Myślę, że to też bardzo wzbogaciło ich postrzeganie sztuki. Przez cały nasz czas starałam się pokazywać dzieciakom, w jaki sposób patrzeć, czyli odwracać ich sposób patrzenia z takiego codziennego, być może czasem już rutynowego, szarego, w przeróżny sposób. Ryba. Poznali, co to jest działanie happeningowe, performatywne. No i między innymi jednym z naszych działań było pójście ciemną nocą przez las z latarkami, które miały swoje przedłużenie, czyli takimi długimi rurami. To bardzo zmieniło postrzeganie na zjawiska wizualne. Same się cieszyły, a jak to wygląda, jak to, a lód, a coś, więc same poszukiwały tych jeszcze doznań wzrokowych. Te wszystkie przemienne działania miały na celu pobudzenie tej wrażliwości patrzenia artystycznego. Możemy się wpisać wtedy pionami świetlistymi w te drzewa i w ten las, w który idziemy. Zobaczcie. Znajdujemy się w bardzo pięknym miejscu, zielonej części Radości, tak naprawdę w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. No i do tej pory była to właśnie piękna, zielona przestrzeń. Dzisiaj, tuż za naszym ogrodzeniem, buduje się wielka obwodnica warszawska. Wycięto naprawdę wiele tysięcy drzew, no i widok jest naprawdę bardzo smutny. Jest to dla nas ogromna strata, ponieważ do tej pory byliśmy zanurzeni w lesie, w ciszy, w drzewach, w przyrodzie. Teraz czeka nas zupełnie nowa sytuacja, z którą gdzieś musimy sobie poradzić, odnaleźć się. My na razie emocjonalnie jesteśmy przytłoczeni i w związku z tym gdzieś nasze odreagowanie w projekcie
będzie tego dotyczyło. To się dzieje w zasadzie tu i teraz. Kiedy zaczynaliśmy projekt, nie wiedzieliśmy, że to w ogóle w tym kierunku pójdzie. To w trakcie te drzewa zaczęły być wycinane i to w trakcie odczuliśmy to, co odczuliśmy, czyli wielki smutek, który chcemy wyrazić i wyrazić to, co nas dotknęło. No i też to bardzo pięknie zamyka ten cały proces, bo gdzieś uczyliśmy się tego języka sztuki, a dzisiaj w bardzo ważnej sprawie możemy tym językiem sztuki się wypowiedzieć. Przez drzewa oddychamy, drzewa są bezbronne, pamiętajmy o tym. Drzewa są życiem i jednym dużym liściem, który da nam światło.